Dzień dobry, witam Was ponownie. Dzisiaj kolejna rozmowa z cyklu 5 pytań do. Przypominam, że rozmawiam tutaj z osobami zajmującymi się różnymi zawodami, różnymi rzeczami w swoim życiu zawodowym, po to, aby Was zainspirować i dać Wam garść praktycznych wskazówek, jak na daną ścieżkę kariery zawodowej wkroczyć. Dzisiaj moim gościem jest Paulina Świst. Cześć Paulina. Cześć. Paulina jest architektem, prowadzi własną firmę Archiwisła i właśnie o architekcie będziemy dzisiaj rozmawiać. Tylko z tego co rozumiem, możemy rozmawiać o architekcie budynków i o architekcie wnętrz, bo to są trochę różne ścieżki zawodowe. Dzisiaj z Pauliną będę w takim razie rozmawiała o tej pierwszej ścieżce, czyli o architekcie budynków, tak? Bo tak to się nazywa. Powiedz Paulina, osoba młoda, która dopiero myśli o tym, że być może to byłby dla niej interesujący zawód. Co powinna zrobić? Jaka jest ścieżka formalna, żeby zostać architektem? Zacząć należy od tego, że zawód architekta jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że należy spełnić pewne wymogi, które są określone przepisami prawa. Mhm. Co należy zrobić, żeby zostać architektem? Na pewno należy zacząć o tym myśleć troszeczkę wcześniej, ponieważ, żeby dostać się na uczelnię wyższą i ukończyć kierunek architektury i urbanistyki, trzeba zdać egzamin z rysunku. Oznacza to, że osoba, która wybiera się na kierunek architektura i urbanistyka, powinna zapisać się wcześniej na kurs rysunku, odbyć ten kurs, żeby spokojnie zdać egzamin na ten kierunek. Następnie, po skończeniu wyższej uczelni, wymagana jest praktyka w biurze projektowym, jest to minimum 2 lata. Po ukończeniu tej praktyki zdajemy egzamin państwowy, po którym mamy uprawnienia budowlane. I później, rozumiem, można nadal pracować w biurze architektonicznym, ewentualnie po latach otworzyć własną pracownię. Tak. Czyli to jest ta ścieżka dla osób dopiero planujących taką drogę zawodową. A wyobraźmy sobie sytuację, że osoba po iluś latach pracy w zupełnie innym obszarze, któregoś dnia rano wstaje i mówi, chce być architektem. Czy to jest w ogóle w takim razie do zrobienia? Czy to jest realne? Wszystko jest do zrobienia. Natomiast jeżeli ta osoba myśli o zostaniu architektem od budynków, musi uzbroić się w cierpliwość, ponieważ nie da się przeskoczyć żadnego z etapów edukacji. Muszą być ukończone studia, wyższa uczelnia, musi być zrobiona praktyka zawodowa, no, która kończy się tym egzaminem. Dużo łatwiej jest w zawodzie architekta wnętrz, ale to myślę, że to jest temat na osobny odcinek. Tak, to o tym na pewno będziemy jeszcze rozmawiać w jakiejś innej rozmowie. Okej, czyli jakby ścieżka jest dokładnie ta sama dla osób zupełnie startujących w tej branży lub też w tym zawodzie lub osób, które dopiero gdzieś tam myślą o przebranżowieniu. Kompetencje. Twarde, miękkie i zawód architekta. Co z Twojej perspektywy jest tutaj najistotniejsze? Może zacznijmy od tych kompetencji twardych. Jakie byś tutaj wskazała jako ważne? Architekt to jest w ogóle taki zawód interdyscyplinarny i łączy w sobie trzy dziedziny nauki. Są to przedmioty ścisłe, takie jak matematyka, fizyka budowli, konstrukcja, przedmioty humanistyczne, to prawo budowlane, historia sztuki i oczywiście przedmioty artystyczne, malarstwo, grafika, rysunek oczywiście przede wszystkim. Poza tym bardzo ważna jest też znajomość programów komputerowych, które służą do projektowania. A kompetencje miękkie? Kompetencje miękkie. Na pewno duże wyczucie piękna, poczucie estetyki, komunikatywność, ponieważ nie zapominajmy, że jest to zawsze praca z klientem i dla klienta. I cierpliwość chyba najbardziej. Te długie godziny, rozumiem. Tak, siedzenia, zmieniania, dopasowywania koncepcji pod klienta. Tak, to jest bardzo ważne. Pewnie jeszcze trochę kompromisu pomiędzy tym, jaką architekt ma wizję, a tym, czego chce klient. Tak, to jest bardzo często, jest to częsty problem, że architekt ma swoją wizję, klient ma swoją wizję i musimy gdzieś spotkać się po środku. Na koniec jakaś myśl, rada, spostrzeżenie, twoja myśl związana z tym zawodem właśnie?
Jest to bardzo fajny zawód. Osobiście bardzo go lubię. Nie żałuję, że go wybrałam. Jeżeli ktoś myśli z Was o zostaniu architektem, musi czuć pasję do tego zawodu. Musi, tak jak wspomniałam wcześniej, przygotować się na to, że będą to długie godziny ślęczenia, często nad jednym tematem. Wytrwałość chyba, wytrwałość. Wytrwałość, cierpliwość. Tak. Mhm. Bardzo Ci dziękuję, Paulina. To było bardzo inspirujące to, co powiedziałaś i mam nadzieję, że tutaj pojawiło się sporo bardzo konkretnych informacji w temacie, jak zostać architektem. Jeszcze raz podkreślę, że mówimy o architekcie budynków. Pewnie nagram któryś z kolejnych odcinków czy spotkań w temacie architekta wnętrz. Bardzo Ci, Paulina, dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Paulina Świst, firma Archiwisła, a ja Was serdecznie zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.